dobry, Paweł Jurga z tej strony, Klementowice. Jak widać, zebraliśmy się z rolnikami, żeby się solidaryzować z innymi uczestnikami ogólnopolskiego protestu rolników, który odbywa się w dniu dzisiejszym. Jak widać, dzisiaj jesteśmy nastawieni pokojowo, podkreślam dzisiaj, bo to pewnie nie będzie pierwszy protest tego typu. Strajkujemy i manifestujemy dlatego, że nie zgadzamy się z polityką Unii Europejskiej i Brukseli, a także napływem niekontrolowanym z Ukrainy i z krajów poza Ukrainą. Dzień dobry, Kałdunek Krzysztof, gmina Wąwolnica. Jesteśmy na proteście rolników. Chcieliśmy zademonstrować sytuację z wojną w Ukrainie, sprawdzanie z tym przywozem wszystkich produktów rolnych bez ograniczeń i w związku z polityką Brukseli, Unii Europejskiej, z Zielonym Ładem, z ekoschematami, z nowymi rzeczami, których do tej pory nie było i są dziwne i są szereg wymogów, które trudno będzie sprostać w przyszłości, jeśli to wejdzie. I sytuacje gospodarcze z roku na rok się pogarszają i stają się coraz trudniejsze. No a co powiecie na to, że Unia chce w ogóle wyłączyć produkcję rolniczą na terenie Unii Europejskiej i całą żywność sprowadzać z Ameryki Południowej? A no właśnie, i to jeśli te pomysły weszłyby w życie, to po prostu trzeba by zawiesić działalność i zająć się chyba czymś innym, bo wtedy z tego już po kosztach i wszelkim innym obciążeń to zwykli rolnicy nie podołają. Wchodzi też system sztucznego mięsa, uprawy robaków i tym ma się zastępować normalną żywność. Dzięki. Chcielibyśmy zakazu importu zboża z Ukrainy. Są bardzo wysokie koszty produkcji i ogólnie sprzeciwiamy się importu produktów z Ukrainy. Ja również przyłączam się do kolegów w tym związku, że jest właśnie ten import z Ukrainy i w ogóle tanie zboże i inne środki. Tak jak już koledzy wcześniej powiedzieli, koszty produkcji są wysokie. Jeszcze jest kwestia tej wspólnej polityki rolnej właśnie unijnej, gdzie tam też jest wiele niejasności właśnie dla polskich rolników. Dziękuję. Przepisy unijne powinny być bardziej przyjazne dla rolnictwa, a nie ograniczające nas.